Ostatnio był dosyć dziwny czas dla FNAF-a. Skutnik zwał się przez jakieś 100 dni. I z początku uznaliśmy, że ponad 100, ale później ktoś wyhaczył jakieś kontraszne YouTube, więc mniej niż 100. No ale cóż, przedwczoraj Scott się w końcu odezwał i natychmiast zapoczątkował nowego mema. Głęboką fabułę skrywaną w hot dogu na biurku we FNAF 3. Ale po kolei. 15 lutego, 2,5 tygodnia temu, na stronie ESRB pojawiła się informacja dotycząca FNAF-a na VR. ESRB zajmuje się ocenianiem gier wiekowo, no i gra VR została już oceniana, podano też jej tytuł. Gra nazywa się FNAF Help Wanted. Trochę jak Jeff Wanted, fangame od Kina i Emila, ale tak, nazwa to Help Wanted. I cóż, to tylko memy, nikt nie bierze tego na poważnie, ale patrzcie. Tekst Help Wanted pojawił się już we FNAF 1, skoro od samego początku planował tą grę, już na samym początku ją zapowiedział, teaserował, ukrywał. Ale tak już na poważnie, dostaliśmy opis gry, ale nie jest to jakiś zwyczajny opis, który można by było przeczytać na Steamie, nie pojawi się na Steamie w przyszłości, jak już się ta gra pojawi. Ten opis wyjaśni, dlaczego nadali tej grze taki ranking wiekowy, a nie inny. Tylko o to chodzi w tym opisie. Gra ma ocenę T, czyli to gra dla nastolatków, czyli wiek 13+. Sam opis stwierdził, że to gra horror puzzle. Jesteśmy pracownikiem zajmującym się monitorowaniem i naprawą animatroników. Gra jest z pierwszej perspektywy, jak to każdy VR powinien być. No i musimy łazić po lokacji, rozwiązywać zagadki i unikać przy tym animatroników. Możemy zginąć, tak jak zawsze, jak to horrory mają w zwyczaju, jak to sam FNAF ma w zwyczaju. Zgodnie z opisem na stronie, gra jest tylko na PlayStation, ale nie jest to jeszcze jakaś pewna informacja. Z mojego małego researchu Steel Wool Studios, czyli firma, która zajmuje się FNAF-em VR, skupiałem się oni głównie na PC-towych wersjach gier VR, więc trochę mnie zdziwił ten PlayStation. Ale możliwe, że to niepełna lub niezaktualizowana informacja, lub będzie co więcej o tym powiedziane. Poza tym strona na ESRB została szybko ukryta, więc nie będziemy wiedzieli, jeśli dojdą tam jakieś poprawki, aktualizacje, zmiany. No i przedwczoraj na rocznicowym streamie Dawko, bo przedwczoraj czy nie tym była czwarta rocznica FNAF 3, Scott w końcu odezwał się po latach, po tych około 100 dniach. Pojawił się na czacie i napisał parę wiadomości. Przyznał, że niedawno dostał betę gry VR. Wczoraj miał ją zamiar testować, czy tam przedwczoraj. No i cóż, ogólnie jest z niej bardzo zadowolony póki co. Mówi też, że gra wyjdzie za parę miesięcy, więc nie ma co się jej spodziewać w najbliższym czasie, ale jest w drodze, wszystko się dobrze zapowiada, wszystko się dobrze rozwija. No może poza tym innym faktem, że większość fanów na fani będzie miała sprzętu, żeby zagrać w samą Help Wanted. Ale wszystko idzie do przodu. Będziemy mogli zobaczyć gameplay na YouTubie. Jako że była rocznica trzeciej części FNAF-a, Scott wyjawił wczoraj bardzo istotny wątek fabularny, który my wszyscy ominęliśmy. We FNAF 3 na biurku koło kubka napoju znajduje się hot dog. Tak, jest to bardzo ważny wątek, który wszyscy zignorowali, który wyjaśnia nam bardzo dużo fabuły FNAF-a. Jeśli tylko wziąć go pod uwagę, to rozjaśnia nam to ugryzienie 1983 roku, rozjaśnia nam to motywację Springtrapa, protagonisty FNAF 3. To wszystko kryje się w tym jednym hot dogu. Fabuła FNAF jeszcze nigdy nie była taka jasna i otwarta, jak się stała po tym revealu. Pozwala nam to rozpisać sobie profil psychologiczny protagonisty, bardzo nam to rozwija wszystkie wątki fabularne. No dobra, nie robi żadnej z tych rzeczy, ale przynajmniej jest to dobre meme. Skoro nie potrafi po prostu przyjść do nas po 3 miesiącach nieaktywności, tak zwyczajnie po prostu zagadać, musi po drodze dowalić nam mocnego mema z hot dogiem. Ostatnio Reddit jest zasypany takimi memami z hot dogiem. No i ostatnią rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, ostatni świeży news, który dostaliśmy, to nowych dwóch voice aktorów. Skoro zaczął zatrudniać głosy do swojej nowej gry, choć nie wiemy dokładnie do której. Zostawił jedno zamówienie na stronie voices.com i z tego jednego zamówienia przyjął do pracy dwie osoby. Podobnie było z Ultimate Custom Nightem, gdzie na audycji pod Nightmarion zatrudnił 4 różne osoby i rozdał im później ewentualnie inne role. I mowa tutaj o roli dziennikarza czytającego bloga. Czyta on dziennik nieudanego projektu w nadziei, że ktokolwiek usłyszy to nagranie, będzie mógł odnieść sukces w miejscu, w którym temu się nie udało. Bez większych emocji, z nutką niepokoju, frustracji, śmiertelnej powagi, pewny tego, że osoba, która go słyszy, słucha. Coś takiego, jest to bardzo niejasna i tajemnicza rola, nie mamy pojęcia, do kogo należy, nie mamy też pojęcia, z jakiej gry pochodzi.
brzmi to trochę jak Henry, ale Henry nie dosyć, że ma już swojego voice actora, to do tej roli Scott przyjął dwa kobiece głosy, więc tym bardziej to nie pasuje. Trzecia jakaś zupełnie nowa postać. Ogólnie istnieją też teorie, że jest to jakieś nawiązanie do Freddy Files, gdzie oryginalnie Scott miał na to parę różnych pomysłów, które nie weszły w życie. Ostatecznie było to zwykłe, niekanoniczne kompendium wiedzy, ale jednym z pomysłów na The Freddy Files była kanoniczna postać pojawiająca się w uniwersum FNAF-a, próbująca rozwiązać zagadkę Freddy's, ale raczej jest to ktoś zupełnie nowy, niezwiązany z tym wszystkim. Nie wydaje mi się, żeby coś takiego ciągnął, ale jest taka teoria. Najwięcej teorii uwzględnia Into Madness, grę, nad którą Scott pracuje w samotności, sam jeden, a nie jest to gra, którą tylko nadzoruje, jak to jest ze wszystkim obecnie, VR, AR, AAA, porty konsolowe. Bardzo możliwe, że zatrudniona osoba będzie mieć rolę pokroisa Deskmana we FNAF Worldzie, bądź Into Madness miało być połączeniem, kompilacją różnych pomysłów, które nie weszły w życie. I o czymś podobnym ma ta postać mówić w swoich kwestiach. Co więcej, nie jestem w stanie tego potwierdzić jakoś niezaprzeczalnie, ale wydaje mi się, że to jest jedyna gra, do której Scott mógłby kogokolwiek zatrudnić. Nie jestem stuprocentowo pewny, nie jestem w stanie stwierdzić, na jakim poziomie Scott nadzoruje te inne firmy, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś zatrudniałby głos do na przykład gry VR, robiłaby to firma zajmująca się grą, a nie sam Scott, on ich tylko nadzoruje, a oni robią całą robotę. Więc Scott powinien zajmować się swoją grą, swoim Into Madness i cóż, nic nie jest pewne i możemy tylko zgadywać. Wydaje mi się, że są spore szanse, że te głosy były właśnie pod Into Madness. Jeżeli to jest prawda, to całe te dwa głosy potwierdzają nam, że Scott zaczął pracę nad Into Madness. Zawsze mówił, że jest zajęty, że ma dużo pracy, no bo jest masa projektów, które w tym momencie robi. I wydaje się, że w końcu zaczął Into Madness, więc możemy się czegoś oczekiwać w jakiejś niedalekiej przyszłości, może jakichś teaserów, nie wiadomo. No ale mniej więcej to wszystko, co działo się w ostatnim czasie. Dostaliśmy informacje na temat Help Wanted, dostaliśmy voice actingi, dostaliśmy Deplore Hot Doga z FNAF-a trójki. W ciągu tych ostatnich 100 dni niewiele się działo, Scott był bardzo martwy, jeśli chodzi o odzywanie się w fandomie, no ale powoli wraca to do życia. W międzyczasie mieliśmy tego Game Jama, o którym mówiłem jakiś czas temu, o którym może zrobię jakiś osobny filmik, może jakiś gameplay pokażę. Bardzo myślę, że dostaniemy więcej newsów niedługo, może Scott w końcu zaktualizuje swoją wielką listę projektów, nad którymi pracuję. Ale cóż, póki co, na dzisiaj to tyle, także dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało i cóż, nie zapomnijcie zostawić waszych własnych przemyśleń na temat tych newsów w komentarzu.